Z Ewangelii według świętego Marka. Nie bój się, wierz tylko. W okresie, gdy ojciec Mateo przebywał w mieście Vasto, gdzie był przełożonym klasztoru, któregoś wieczoru o gościnę w klasztorze poprosił ze względu na poważną chorobę niejaki pan Lorenzo de Santis, pochodzący z Serra Caprioli. Biedak był już nad grobem z powodu złośliwego ropnia, który utworzył mu się w gardle. Widząc, że choroba postępuje i przybliża się śmierć, zapragnął zamknąć oczy w swoim domu przy swojej rodzinie. Przybywszy jednak w pobliże Vasto, poczuł się gorzej, a będąc duchowo związany z kapucynami i znając tutejszego przełożonego, poprosił, by przyjęto go w klasztorze, aby mógł tu dokonać swoich dni i otrzymać od ojca Mateo wsparcie oraz pociechę duchową. Jednak podczas spowiedzi sługa Boży nie tyle przygotował go na dobrą śmierć, co zachęcił do zaufania Bożej dobroci, napominając go kategorycznie: miej wiarę w dobrego Boga, wyzdrowiejesz. I uczynił w miejscu dotkniętym chorobą znak krzyża. Zaraz ropień pękł, wypuszczając ogromną ilość zgniłej materii. Czując się więcej niż uzdrowiony, niemal zmartwychwstały Lorenzo wrócił do rodziny, do której dotarł po kilku dniach niemal na skrzydłach. Tak się cieszył. Wydarzenie to wywołało wielkie poruszenie w Serra Caprioli. Modlę się wyjątkowo żarliwie. Po ukończeniu budowy nowego klasztoru w Anione, której ojciec Mateo był inicjatorem i kierownikiem, wracał on do swego miasta co jakiś czas ku radości wszystkich, którzy widzieli w znamienitym rodaku wzór doskonałego zakonnika i świętego kapłana. Powrotowi sługi Bożego do jego rodzinnego miasta zawsze towarzyszyły nadzwyczajne znaki od Ducha Świętego. I tak na przykład doktora Giuseppe Massoniego, być może w następstwie porażenia słonecznego, dotknęła silna, złośliwa gorączka, która osłabiła go tak, że niemal stracił wzrok. Lada chwila spodziewał się śmierci. Ojciec Mateo, przybywszy do niego, oświadczył mu kategorycznie: jeśli obiecasz, że od teraz będziesz żył po chrześcijańsku, zapewniam cię w imię Boże, że odzyskasz wzrok. Tak, odpowiedział chory słabiutkim głosem. Wtedy sługa Boży ukląkł u stóp jego łóżka, by modlić się z nadzwyczajną żarliwością o jego uzdrowienie. Następnie udzielił mu błogosławieństwa i wyszedł, nic więcej nie mówiąc. W ciągu 3 dni medyk zupełnie wyzdrowiał i od tego momentu prowadził przykładne życie chrześcijańskie. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Dziecko śliczne, ale nieme. Nie budzi najmniejszego zdziwienia łaska, jaką ojciec Mateo uzyskał dzięki swoim modlitwom dla syna Luci Marchetto, swojej krewnej i niewiasty żarliwej wiary, należącej do trzeciego zakonu franciszkańskiego. To właśnie ze względu na nabożeństwo do świętego Franciszka i świętego Antoniego Padewskiego nadała synkowi imiona Franciszek Antoni. Dziecko było wyjątkowo piękne, cieszyło się też jak najlepszym zdrowiem.
Natomiast problem polegał na tym, że choć skończyło już 4 lata, nie wypowiedziało jeszcze ani jednego słowa. Jego mama bała się, że już na zawsze pozostanie niemową. Któregoś dnia ze łzami w oczach otworzyła swoje serce przed świętym kuzynem, prosząc go o pociechę i mając cichą nadzieję, że jego modlitwa odmieni tę sytuację. Ojciec Mateo wziął dziecko w ramiona, wzniósł oczy ku niebu i modlił się w ciszy jakiś czas. Potem pobłogosławił go 3 znakami krzyża, po jednym na czole, na ustach i na sercu. Nie wątp, kuzynko, powiedział do matki. Ufaj dobremu Bogu. On bardzo szybko cię pocieszy. I wróciwszy zaraz do klasztoru, nie przestawał żarliwie się modlić, by malcowi wróciła mowa. Bóg nie zwlekał z wysłuchaniem serdecznego błagania swojego wiernego sługi. Nagle dziecko zaczęło się odzywać i artykułować odrębne słowa. I nie trzeba chyba dodawać, że pierwszym wypowiedzianym przez chłopca słowem było słowo mama. Był uzdrowiony. Cud ten napełnił radością i pociechą cały lud Anione i sąsiednie miasta. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Dentysta z raju. Inny przypadek cudownego uzdrowienia miał miejsce w Serra Caprioli, w czasie, gdy nasz ojciec Mateusz był tam przełożonym. W naszych czasach niemal zupełnie zanikły na szczęście choroby zębów. Młode pokolenia zapewne nie są nawet w stanie sobie wyobrazić, jak trudny do zniesienia, dokuczliwy i wyczerpujący był ten rodzaj fizycznego schorzenia w czasach, gdy nie istniały środki przeciwbólowe, a dentyści tylko usuwali zęby, ale ich nie leczyli. Niewiasta imieniem Antonia, przyjaciółka kapucynów, kobieta o wysokiej pozycji społecznej, zapadła na dotkliwy ból zębów. Dolegliwość trapiła ją nieprzerwanie od 2 miesięcy. Nie mogła już spać, jeść ani robić nic innego. Straciła resztki spokoju, była wyczerpana nerwowo, stale rozdrażniona. W desperacji zatem, znając sławę świętości ojca Mateo, udawszy się właśnie do niego, na kolanach błagała go, płacząc i wzdychając, by udzielił jej swego cudownego błogosławieństwa, zdolnego wyrzucić z człowieka chorobę. Z początku sługa Chrystusowy odmówił pomocy, ganiąc jednocześnie kobietę za naiwność i uleganie przesądom, czego wyrazem miało być przyjście po pomoc do niego, najgorszego ze wszystkich, ale potem tknięty współczuciem uczynił zadość jej prośbie. Po krótkiej chwili modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, podczas której z obliczem jaśniejącym jak u Serafina, padł w ekstazie, udzielił jej błogosławieństwa. Natychmiast poczuła, że jest zdrowa i wróciła do swoich zajęć, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz
niż w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Cudowne krzesło. Swoją działalność duszpasterską ojciec Mateo kierował do biednych i bogatych, szlachty i gminy, nie mając względu na podziały społeczne, nie rozróżniając swoich rozmówców inaczej, jak tylko pod względem potrzeb duchowych i materialnych. Często, jak wiadomo, bogaci także płaczą, a ich pieniądze nie zawsze dają im większe szczęście, niż mają je ubodzy. Również katastrofy i różne problemy nie przydarzają im się rzadziej niż tym, którzy nic nie posiadają. Oto więc pani Izabela, markiza Vasto i Pescary, wiedząc o świętości i cudownych cnotach sługi Chrystusowego, w czasie gdy był on właśnie przyłożonym klasztoru w Vasto, zaprosiła go do siebie do pałacu, by osobiście przedstawić mu sytuację swojej matki. Od 2 lat dzień i noc cierpiała ona na straszliwą migrenę, której żaden lekarz nie umiał nie tylko wyleczyć, ale nawet sprawić, by przynajmniej zelżała. Przyjąwszy zaproszenie, ojciec Mateo przybył do pałacu i usiadłszy na krześle, odbył bardzo prostą i krótką rozmowę duchową o potrzebie zjednoczenia swoich cierpień z Chrystusem ukrzyżowanym, po czym wrócił do klasztoru. Wówczas szlachcianka, nie mogąc już znieść wyczerpującego cierpienia, zupełnie osłabiona długą i dokuczliwą chorobą, poczuła natchnienie, by poobjąć i ucałować krzesło, na którym spoczął sługa Boży, mając nadzieję, że w ten sposób doświadczy dobrodziejstwa Boga. Natychmiast poczuła się uzdrowiona i zaczęła dziękować dobremu Bogu, który dokonuje cudów przez życie tego, kto wiernie Mu służy. Biblia mówi, że dla uzdrowienia człowieka wystarczyło, aby cień apostołów padł na chorego. W przypadku ojca Mateo, przynajmniej w tej sytuacji, wystarczyło dotknąć jego krzesła. Wspaniałe są dzieła Boże w życiu świętych jego. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo. Chwała Tobie, Jezu, który cuda czynisz w obecności Mateo.